Janusz Majewski był gościem kilkunastu edycji przeglądu najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem organizowanych przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. Reżyser zawsze ciepło wspominał miasto, w którym przyszedł na świat. Lwów trwa, wciąż jest taki, jaki był. I co więcej, ja zauważyłem, że ten duch starego Lwowa, ulicy Lwowskiej, to on wraca. Janusz Majewski urodził się 5 sierpnia 1931 roku we Lwowie. Tu w wieku 7 lat zobaczył Królewnę Śnieżkę Walta Disneya i kino go zafascynowało. W kwietniu 1944 roku rodzina Majewskich opuściła Lwów, do którego już nigdy nie wróciła, a reżyser odwiedził miasto dopiero w 1977 roku podczas kręcenia filmu Sprawa Gorgonowej. Historia ta działa się w przedwojennym Lwowie i okolicach. Do wątku lwowskiego wrócił ponownie w 2010 roku, kręcąc film Mała Matura 1947. Niezwykle ciepły człowiek, bardzo taki, z takim ironicznym spojrzeniem na świat. Lubił sobie siadać w lwowskich kawiarenkach i przyglądał się miastu, obserwował. Będzie nam go bardzo brakowało. Z całą pewnością Janusz Majewski był jedną z największych postaci powojennego kina polskiego. Janusz Majewski był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi i Politechniki Krakowskiej. Jako reżyser fabuł zadebiutował w 1966 roku filmem Sublokator. Zrealizował dziesiątki filmów i krótkometrażowych obrazów nagradzanych na krajowych i zagranicznych festiwalach, a także spektakle telewizyjne oraz dokumenty. Był twórcą takich obrazów jak Zbrodniarz, który ukradł zbrodnie, Zazdrość i medycyna, Zaklęte rewiry, Lekcja martwego języka, CK dezerterzy czy Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Wiele z tych dzieł prezentowano też podczas przeglądu najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem we Lwowie. Przyjeżdżał i wracał też do swojego rodzinnego Lwowa, jak często mówił, ukochanego miasta, gdzie spotykał się z miłośnikami polskiego kina. Wspominał to miasto z lat dziecinnych. Widzowie lwowiacy, ale nie tylko osoby, które interesowały się polskim kinem, przychodziły do sal Kino Pałacu czy Kina Kopernik, aby oglądać jego filmy. W marcu 2011 roku Janusz Majewski odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Łodzi. Rok później został uhonorowany filmowym orłem w kategorii za osiągnięcia życia, a w 2013 roku odznaczono go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.